Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Iwankowski. Spotykamy się w kolejnym cyklu rozmów PWN i znajdujemy się w Warszawie w najlepszej księgarni. Jest ze mną Natalia Józefacka, naukowczyni, wykładowczyni Uniwersytetu KEN. Natalia, na początku najważniejsze pytanie, jakby skąd wziął się w ogóle pomysł na tak poważne, bardzo często czasochłonne przedsięwzięcie, jakim jest pisanie książki o statystyce? Tak naprawdę ten pomysł rodził się i kiełkował w głowach wszystkich autorów w różnym czasie. No tu jest taka trochę nasze szczęście, że spotkaliśmy się w dobrym miejscu i w dobrym czasie wszyscy razem, dzięki czemu mieliśmy możliwość porozmawiania o tym, czego potrzebujemy i dlaczego nam się w ogóle to w głowie rodzi. Z mojej perspektywy była to głównie taka kwestia pragmatyczna. To znaczy, brakowało mi pozycji na rynku, którą mogłabym polecić studentom, która by w łatwy sposób tłumaczyła różne zawiłe terminy z zakresu i metodologii, i statystyki. Jasne. No pamiętam to nasze pierwsze spotkanie, kiedy spotkaliśmy się we czwórkę lub w piątkę nawet w kawiarni, w restauracji w Gdańsku. I pamiętam, że każdy z nas miał delikatnie też inny pogląd na temat tego, jak ta książka powinna wyglądać. Ale każdy był przekonany o tym, że na pewno przyda się ona i od dawna nie było niczego na polskim rynku w tym temacie. A do kogo twoim zdaniem jest kierowana przede wszystkim? Kto w pierwszej kolejności twoim zdaniem powinien biec do księgarni i tą książkę zakupić i przeczytać od A do Z? No na pewno studenci zarówno przy takiego przedmiotu jak metodologia, jak i studenci takiego przedmiotu jak statystyka. Ale nie tylko. Książka jest ogólnie adresowana do badaczy, do młodych naukowców, ale też do tych starszych, gdzie w ciągu ich drogi nie było możliwości w jakiś łatwy, lekki sposób przedstawić, czym jest ta statystyka i jak to zrobić, bo tak naprawdę będąc naukowcem, będąc nawet na bardziej zaawansowanej drodze, na przykład w drodze do doktoratu, robimy badania. Zwracamy uwagę na metodologię, zwracamy uwagę, jak je obliczyć. No i bardzo często korzystamy z pomocy innych, bo pewne zagadnienia wydają nam się zbyt trudne, że wydaje nam się ten próg wejścia taki nie do przeskoczenia. Ta książka ma umożliwić osobom, które zajmują się badaniami, czy to profesjonalnie, naukowcom, czy dopiero wchodzą w ten świat jak studenci czy doktoranci, przekroczenie tego progu, który mógłby się wydawać taki trudny. Mm-hmm. No, ja w szczególności jako właściciel serwisu Pogotowie Statystyczne wiem, jak wielu studentów, szczególnie psychologii, podąża za legendą, którą owiana jest statystyka, czy zajęcia z metodologii i statystyki. I niestety bardzo często, praktycznie zgodnie z samospełniającą się przepowiednią, nie podchodzą w ogóle do nauki. I czasami to jest w ogóle w ten sposób, że studenci przychodzą na pierwsze zajęcia i dowiadują się, o nie, cyfry. Jak są cyfry, to jest matematyka. Przecież ja po to wybierałem psychologię, żeby nie mieć już więcej nigdy w życiu matmy. No a tu trzeba będzie znowu coś robić. I już jest taki pierwszy lęk na samym początku, na wejściu do tych przedmiotów, który ich mocno ogranicza w tym, żeby zgłębić tą tak naprawdę ciekawą dziedzinę. To prawda. No, zresztą nie będę ukrywał, że ja byłem jednym z tych studentów psychologii, który wybrał kierunek humanistyczny. Nie po to, żeby liczyć testy te studenta i wszelkie inne testy i współczynniki. Ale ostatecznie okazało się, co jest ogromnym plusem, że tak naprawdę obecnie i dawniej, dawno temu na lepszych uczelniach nie trzeba liczyć niczego ręcznie. Praktycznie nie trzeba znać żadnych wzorów lub jest ich
łącznie 5, 6 czy 10. Ich nauczenie się nawet ze zrozumieniem nie jest niczym trudnym, a całą resztę pracy wykona za nas taki program jak na przykład IBM SPSS, na którym pracujemy. IBM SPSS stanowi główny silnik programu PS Imago Pro. Okej, mówisz, że książka ta jest skierowana do nie tylko do studentów, chociaż głównie, ale także naukowców, młodszych, starszych, badaczy. Jakby, co da twoim zdaniem tym osobom przeczytanie tego podręcznika? Jakby, jaki miałby być cel, który miałby przyświecać przede wszystkim tym osobom, czytelnikom, tak zapoznanie jak, się? Tak jak sam przed chwilą powiedziałeś, na szczęście nie musimy już nic liczyć ręcznie. Nie potrzebujemy kartki ołówka, żeby policzyć korelacje. Tak naprawdę wystarczy nam kilka kliknięć. I łatwość dostępu do programów statystycznych i łatwość liczenia niestety nie przekłada się na rozumienie tego, co liczymy. I ten podręcznik ma na celu pokazanie, zrozumienie tych treści. Co my chcemy liczyć? Jaki jest cel? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, co policzyliśmy? No bo przecież nie liczymy dla samego liczenia. Nie robimy badań dla samych badań, tylko robimy je po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, najlepiej o populacji, jeżeli to jest możliwe. A żeby je wyciągnąć, musimy rozumieć, co my tam tak naprawdę robimy, co stoi w tych, co jest wewnątrz tych testów statystycznych i jaki mogą one nam dać efekt, na jakie pytania nam pozwolą odpowiedzieć. Okej, Natalia, słuchaj, a pamiętasz może, bo ja akurat osobiście zupełnie nie, jak powstał tytuł tego podręcznika? Oczywiście metodologia i statystyka, tak bardzo często nazywają się nawet przedmioty na uczelniach, ale skąd przewodnik naukowego turysty? Tak naprawdę ten tytuł dosyć długo się rodził. Było milion wersji tego tytułu. Zdecydowaliśmy się na niego na koniec, jak w zasadzie, jak już cała książka była napisana i tak sobie ze wszystkimi autorami siedliśmy, popatrzyliśmy na tą książkę i uznaliśmy, że to jest właśnie tak naprawdę przewodnik. To jest coś, co nam powinno wskazywać jakiś kierunek, którą stronę iść, jak to rozumieć. Więc po napisaniu książki powstał dopiero tytuł. Zresztą całe pierwsze dwa rozdziały dotyczą właśnie podróży samolotem i tym, jak bezpiecznie wystartować, jak bezpiecznie wylądować, tak żeby nie rozbić naszego badania i żeby wyciągnąć prawidłowe wnioski. Jasne. No oboje jako badacze chyba doświadczyliśmy tego, że zaprojektowanie badania i jego przeprowadzenie to duży pierwszy etap całego przedsięwzięcia, ale wyliczenie odpowiednich testów i wyciągnięcie co najważniejsze odpowiednich wniosków to coś, na czym można, mówiąc kolokwialnie, się wysypać i zabłądzić, trafiając do niebezpiecznej dzielnicy. Drogą, co trzeba. Tak jest. A pamiętasz może jakieś alternatywne tytuły, nad jakimi myśleliście? Chyba wszyscy żeśmy rzucali różne tytuły. Nic śmiesznego nie przychodzi ci do głowy, nie, chyba. Teraz nie. Bo wiem, że była. Chyba zostało już wyparte. Prawdopodobnie, bo jednak. To nic prostego, nie będąc pisarzem, stworzyć tytuł podręcznika, książki. Prócz tytułu, którego nadawanie nie było proste na tyle, żeby zrobić to przed napisaniem książki lub w trakcie, tylko dopiero pod koniec, czy napotkaliście Wy jako autorzy części pisanej, bo jestem odpowiedzialny przede wszystkim, w sumie tylko za tutoriale wideo, na jakieś trudności w całym procesie pisania tego podręcznika? Ja myślę, że w ogóle proces pisania jakiegokolwiek materiału przysparza trudności.
Myślę, że zaczynając od tego, że napotkaliśmy się, że korzystając z wielu polskich źródeł, wiele informacji było nieaktualnych, albo korzystając z wielu anglojęzycznych źródeł, okazały się one wewnętrznie sprzeczne, więc często musieliśmy naprawdę kopać głęboko, żeby się dokopać i na pewno wiedzieć, czy kierować czytelnika w tą stronę, czy w tamtą stronę, a może pokazać mu obie ścieżki i powiedzieć, jakie są plusy i minusy danego rozwiązania. Więc to jest na takim poziomie merytorycznym. Drugim takim aspektem było nadanie temu formy, ja bym to kolokwialnie nazwała, zjadliwej. No bo jak wiemy, zarówno metodologia, jak i statystyka najeżona jest różnymi pojęciami i będąc w tym środowisku, poruszając się w tym żargonie, rozmawiając między innymi naukowcami na konferencjach, mamy poczucie, że te wszystkie terminy są super jasne i zrozumiałe, bo posługujemy się nimi od lat. Jednocześnie czytelnicy, wchodząc dopiero, zaczynając swoją podróż i dostając pierwszy przewodnik w swoim życiu po tym grząskim gruncie, nie są z nimi zaznajomieni. Więc ważne dla nas było to, żeby nadać temu pewną narrację, żeby te pojęcia były bliższe, mniej abstrakcyjne, a bliższe takiemu codziennemu życiu. I to było też duże wyzwanie. Jasne. No niewątpliwie ja jako osoba i nasz zespół konsultujący wyniki badań, czy to naukowców, pracowników naukowych, którzy piszą publikacje, czy studentów piszących swoje prace dyplomowe, wiem, że pewne trudności mogą właśnie wynikać z braku możliwości osadzenia pewnych pojęć, umiarkowanie zrozumiałych na starcie w realnym życiu. Więc domyślam się, że nie jest to proste. A jeżeli chodzi o pierwszą część twojej wypowiedzi, a mianowicie o nieaktualną albo niespójną czasami literaturę, to akurat tutaj chciałem się zwrócić do naszych widzów, że w książce, jak i w tutorialach, będziecie mogli jakby sami doświadczyć tego, że powołujemy się bardzo często na coś, co nazywa się w statystyce regułą kciuka. Więc tak naprawdę analiza danych, mimo że może się wielu z was kojarzyć z matematyką, fizyką, tam gdzie najczęściej 2 plus 2 zawsze tylko i wyłącznie równa się 4, w statystyce bardzo często podejmujemy subiektywne decyzje oparte dosłownie o to, którą nogą wstaliśmy dzisiaj z łóżka. I jeżeli dla kogoś z was jest to niedorzeczne, niezrozumiałe, to polecam przeczytać podręcznik, w którym powołujemy się właśnie na literaturę, w której jeden analityk, statystyk, badacz, naukowiec pisze tak, a inny pisze inaczej. I co najlepsze i najgorsze, zarazem oboje mają rację. Dokładnie. To jest rzeczywiście duża trudność, zwłaszcza na początkowej ścieżce, ponieważ młodzi ludzie, którzy przeszli przez cały nasz system edukacji i są nauczeni odpowiedzi zgodnie z kluczem, nagle się okazuje, że nie dość, że nie mogą odpowiedzieć zgodnie z kluczem, to jeszcze tego klucza nie ma. I ich doświadczenia i doświadczenia innych badaczy będą decydowały o tym, jakie decyzje podejmą. I jedne będą lepsze, a drugie gorsze, ale możliwe, że obie z możliwych nie będą złe. Mhm, jasne. No ja jako student psychologii pamiętam, że od swojego prowadzącego, ćwiczeniowca przede wszystkim, otrzymałem świetne slajdy, doskonały klucz, zgodnie z którym mogłem później podejmować decyzje podczas analizy wyników swoich badań do swojej pracy dyplomowej. Ale następnie jako dydaktyk, który zaczął tak naprawdę rozwój pogotowia statystycznego od prowadzenia korepetycji, pamiętam, że kiedy przygotowywałem studentów od jednego wykładowcy tej samej uczelni z jego prezentacji, a następnie innych studentów innego wykładowcy, ćwiczeniowca z innej prezentacji, to bardzo często te informacje, ten klucz był zupełnie różny i tak naprawdę, kiedy ktoś niestety nie zaliczył na przykład przedmiotu i powtarzał go u jeszcze innego prowadzącego, ale uczył się ze starych slajdów, to naprawdę robił się wtedy ogromny miszmasz w jego głowie i no, tak naprawdę jest dużo subiektywizmu
w literaturze, w statystyce, więc polecam szukać poparcia literaturowego przede wszystkim. Okej, Natalio, powiedz mi, jak się poruszać po tej publikacji? Jak ją czytać, czy może od początku do końca, czy można skakać po rozdziałach w zależności od tego, akurat jakie zajęcia się miało na studiach, czy może bez wprowadzenia wstępu, rozdział 4 i 5, ani rusz. Książka jest zbudowana w taki sposób, troszeczkę jak Google, czyli możemy sobie skakać między jedną informacją a drugą. Z tym, że jeżeli nam czegoś zabraknie, to jest mnóstwo takich markerów z boku, które nazwaliśmy flashbackami, spoilerami, informujące o tym, że mówimy o czymś, ale tak naprawdę to jest teraz tylko informacja, namiastka tego, bo szerzej ten temat będzie omówiony gdzie indziej. Lub zacząłeś czytać od tego rozdziału i jeżeli coś jest dla ciebie niejasne, to te pojęcia możesz przeczytać w konkretnych rozdziałach wcześniejszych. Ani metodologia, ani statystyka nie są przedmiotami, które są linearne, gdzie budujemy wiedzę zaczynając od pierwszego poziomu i idziemy coraz głębiej. One bardziej mają budowę takiego drzewa, chociaż teraz chyba się mówi nie o drzewie, tylko sieci neuronowej, gdzie wszystkie elementy są ze sobą w jakiś sposób połączone. To nie jest... Wchodząc w jeden temat, warto mieć jakąś wiedzę z innego, ale zakładamy, że ludzie mają różną wiedzę wejściową i nie wszystkie informacje są dla nich potrzebne. Jedni na przykład już są po przeprowadzeniu badań i interesuje ich tylko wyciąganie wniosków, więc będą się koncentrowali na końcowej części rozdziałów. Inni są dopiero na etapie planowania swojego badania i w tym momencie super istotne dla nich będzie checklista, na której sprawdzą, czy wszystkie elementy mają już dopięte na ostatni guzik. Więc w zależności od tego, czy to jest przygotowanie się do egzaminu, czy to jest właśnie praca nad własnym badaniem, jaki to jest etap pracy nad swoim badaniem, to czytelnik może wybrać, co jest dla niego interesujące. Podobnie zresztą jak w tutorialach, które ty prowadzisz, też są podzielone na pewne części. Część studentów będzie zainteresowana tym, jak testować pewne hipotezy, a część będzie zainteresowana tylko, jak je zaraportować. Mhm. Jasne. Rozumiem i zdecydowanie masz rację. Jakby w nawiązaniu do tutoriali, faktycznie, tak jak powiedziała Natalia, są one podzielone na pewne najczęściej powtarzające się części, jak testowanie założeń, wykonywanie danego testu, jego przeklikiwanie. Ale to, co było dla mnie osobiście najważniejsze, czego nie ma w literaturze polskiej i nieczęsto pojawia się w literaturze nawet zagranicznej, anglojęzycznej przede wszystkim, bo w języku angielskim napisanych jest bardzo dużo świetnych podręczników akademickich i po prostu książek o statystyce, to raportowanie wyników. Raportowanie wyników dokładnie w standardzie APA lub APA z angielskiego American Psychological Association, czyli standard, który jest znany studentom psychologii już od pierwszego roku studiów. Raportowanie wyników, umiejętność nie tyle wyciągnięcia z nich wniosków, co opisania, zapisania wyników wszystkich testów, statystyk, miar, współczynników jest niezwykle, niezwykle trudne. W pewnej pozycji polskojęzycznej, która jest bardzo dobrze znana studentom psychologii, ponieważ jest wpisana od lat w ich sylabusy, pojawiają się wzorcowe formy raportowania, ale najczęściej z wykorzystaniem jednej, dwóch zmiennych. Student studiów magisterskich rzadko kiedy zestawia ze sobą, na przykład przy użyciu analizy korelacji ze współczynnikiem R. Pearsona, jedną zmienną z drugą. Najczęściej zestawia cztery zmienne z pięcioma innymi, albo dwie z czterema lub sześcioma innymi zmiennymi i zaraportowanie tych wyników to już zupełnie jakby inna para kaloszy w porównaniu do zaraportowania wyników korelacji po prostu dwóch zmiennych między sobą, kiedy na pewno nie ma sensu robić całej tabeli. Całej tabeli i rozdmuchiwać warto tego. Warto też podkreślić, że standard APA, o którym wspomniałeś, zmienia się.
I bodajże w tamtym roku wyszła 7, dobrze mówię? W tamtym roku. Trzy lata temu. Jak nie 4. W każdym razie wyszła 7, ale polska wersja opisu tego standardu wyszła jakoś całkiem niedawno. Ale ten standard ewoluuje i możemy przeczytać w jakichś starszych publikacjach, że tak się raportuje zgodnie z APA, a on jest standardem 4, 5, a od nas będą zawsze wymagali tego najnowszego standardu, więc to też jest ważne, żeby zobaczyć, jak to zrobić aktualnie, taki element, który się po prostu nie starzeje. Jasne. Na pewno jest pewien rdzeń, który się nie zmienia od lat czy dekad, ale faktycznie, czy w zakresie raportowania wyników, czy samego wykonywania testów, czy podejmowania decyzji, wiele ewoluuje. Tak, ewoluuje. Wiele kwestii jest nieaktualnych, więc dobrze jest być na bieżąco. A propos bycia na bieżąco, to czy myślicie, czy myślimy nad kontynuacją tego podręcznika, bo widzę w nazwie akurat świecący w moim kierunku od mojej strony tom pierwszy. Tom pierwszy wskazuje na to, że będzie tom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Może nie aż tak daleko, ale wstępnie jak założyliśmy pisanie tej książki, myśleliśmy o 3 tomach. Drugi, który będzie się skupiał bardziej na metodzie eksperymentalnej, ale też który będzie poruszał tematykę testów nieparametrycznych, ponieważ w tym tomie są głównie testy parametryczne. I trzeci, który będzie się skupiał już na zaawansowanych analizach związanych z modelowaniem danych. Więc planujemy kolejne 2 tomy, tak zwany work on progress, więc trzeba czekać. Jasne. Tym samym rozumiem, że ten tom, ten podręcznik jakby nie wyczerpuje całego spektrum, które może interesować czy studentów, czy badaczy. Ja bym powiedziała, że jakby pojemność książki jest ograniczona i teraz możemy i dzieli się na 2 rzeczy, na narrację i na merytorykę. I możemy rzeczywiście w jednym tomie zamknąć wszystko, jeżeli się skupimy tylko na merytoryce, ale w tym momencie będzie to tak niezrozumiałe i trudne, że będzie ciężkie do przeskoczenia. Możemy też dodać narrację, ale wtedy w objętości książki już nam nie starczy miejsca na całą merytorykę, więc żeby pogodzić jednocześnie potrzeby naszego słuchacza, naszego czytelnika, żeby to było w jasny sposób powiedziane, to ta narracja jest potrzebna. I jednocześnie w tym momencie ta merytoryka nam się musi podzielić na więcej elementów, więc zdecydowanie nie wyczerpuje całego tematu. Powiedziałabym, że to jest taki pierwszy krok, żeby mieć pojęcie o tym, pierwsze 2 rozdziały będą mówiły o tym, jak zaplanować to badanie i wprowadzały pewne pojęcia z metodologii, ale to zdecydowanie nie jest zamknięta kolekcja wiedzy. Jasne. No, ze swojej strony dodam tylko jeszcze, że tym samym oczywiście tutoriale wideo nie stanowią wszystkich, które można wyprodukować z zakresu statystycznej analizy wyników badań naukowych, więc także z kolejnymi tomami pojawią się odpowiednie tutoriale pokazujące, jak wykonać w praktyce testy, jak je zaraportować, jak modelować i przygotować rozdział z wynikami pracy dyplomowej czy artykułu naukowego, który można śmiało skopiować i wkleić i liczyć na pozytywną recenzję. No dobrze, to chyba tyle z mojej strony i pewnie z twojej również, Natalio, więc bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę, państwu za czas poświęcony i bycie tutaj razem z nami. I do zobaczenia przy kolejnym tomie, prawda? Dziękuję państwu bardzo, dziękuję tobie za spotkanie i do zobaczenia. Dzięki, Natalio. No to do zobaczyska. Cześć. Do widzenia.